z tą panią Dziuniusiowatą, proszę państwa, co z tym wozem jeździ, proszę państwa. Bardzo inteligentna kobieta, futro, bogata i ma wózek na makulaturę, na butelki. Także, proszę państwa, tak Warszawa żyje, bo niektórzy ludzie są oszczędni. Niektórzy ludzie są myślący, bo wiecie państwo, Salceson Mazowiecki to potrafi nawet makulaturę zbierać. Salceson Mazowiecki potrafi nawet butelki, no bo chomikują butelki, jak 5-10 groszy za butelkę, tylko piwo. No. Mareczek jak idzie kupować piwo, no my tam pijakami nie jesteśmy, ale jak idzie, to on zbiera te puste butelki i tak jak ma 5-6, no to już 3 złote, prawda? A za 3 złote to 1,5 piwa, no, tej wody z chmielem, także buziaczki i proszę jeść kaczki. Zawsze tutaj jak na twarzach widzisz, nie przyglądając się wcale tym twarzom, gdzieś takie zainteresowanie, takie tobą zainteresowanie, w sensie bleble, plotkarstwa, bo Małga mówiła, że jak przyjeżdżała z tym swoim takim synem, pseudosynem narzeczonym, no to po prostu chodziło o to, że mówili, że to wcale nie jest syn, tylko to jest mąż, jako ten właśnie narzeczony, tak, tak, tak. Ale że to nie wszystko. Mohery to opowiadały tak, że ona stara, że ta Małga jest stara, ona sama mówiła o sobie dzisiaj, że ona jest stara, stara. Idźcie chłopaki z pieskiem moim puśkiem, powygłupiajcie się, że ona jest stara, gdy nadaje nasze radio Koncito.